Reakcja oswajania Gdańska, oczywiście no, słowo pisane było rzeczą pierwszorzędną, ale obraz oczywiście także i w obu wypadkach, i tekstów pisanych, i obrazów, bardzo ważną rolę odgrywały zabytki Gdańska. Zabytki, które dowodziły polskości, czy miały dowodzić polskości, czy które w jakiś sposób próbowano z tą polskością wiązać, mniej lub bardziej. I bardzo znamienna jest na przykład ta seria, w ogóle jest jedna z pierwszych wydanych po wojnie serii, znaczków i od razu właśnie z takimi zabytkami Gdańska. Proszę zauważyć, to są oczywiście przedwojenne widoki Gdańska, bo to wszystko było zrujnowane w tym czasie. Więc to jest jakieś projektowanie na przyszłość w jakiejś mierze, że tak mogłyby wyglądać, czy tak wyglądały, ale może by i mogły tak wyglądać, gdybyśmy je odbudowali. Ta akcja była naprawdę, tysiącezłotowy banknot był zaprojektowany z widokiem Motławy, czy nabrzeża Motławy, też w momencie, kiedy ona absolutnie tak nie wyglądała. No i mój ulubiony obrazek Jan Marcin Szancer, okładka Świerszczyka, pierwszy numer Świerszczyka. Starsze pokolenie z Państwa na pewno ma emocjonalny związek z tym tytułem, bo to była przez cały okres PRL-u najważniejsza gazetka dziecięca, czy tam ja wiem jak to nazwać, czasopismo dziecięce w Polsce. I w ogóle pierwszy numer, jaki wyszedł, był właśnie opatrzony takim rysunkiem Szancera, jak ten Świerszczyk sobie siedzi i gra nad Motławą. Więc jak Państwo widzą, to też oczywiście wychodziło jakby poza skalę lokalną. To było też oswajanie Polaków spoza Gdańska, że Gdańsk jest już nasz. Nasz, tak jak było na tym plakacie. Prawda? To nie jest już niemieckie miasto, tylko polskie. Ta polskość bardzo szczególnie była podkreślana poprzez obecność orłów. Te orły polskie, rzeczywiście bardzo liczne na zabytkach Gdańska, no to był właściwie dar z niebios, można by powiedzieć. Prawda? W tym sensie, że no one dawały taki wizualny ślad polskości, że można było dość łatwo, w przeciwieństwie do takiego na przykład Szczecina albo Jeleniej Góry na przykład, prawda? To Gdańsk było dość łatwo naprawdę związać z Polską i dość łatwo można było wykazać te prawa nam należne. W związku z czym te orły pojawiają się w publikacjach, w fotografiach, są bardzo eksponowane, bardzo pięknie jest to dla robotnik, który szykuje tego orła do montażu na karcie Neptuna, ale on jest już tak oświetlony i tak już na tym ciemnym tle wyjaskrawiony, żeby nikt go nie przeoczył, prawda? No, piękny przykład takiej pocztówki, gdzie już w ogóle Neptun jest mniejszy od orła, prawda? Gdzie ten orzeł jest właśnie na pierwszym planie i on ma przede wszystkim pokazywać tę Polskę, tam być nośnikiem tej polskości. Mój ulubiony przykład, to od razu mówię, niestety nie jest oryginalny rysunek z epoki. To jest mojego autorstwa rekonstrukcja na podstawie słownego opisu. Nie ma rysunku, nie wiem czy kiedykolwiek powstał, ale w jednym z tekstów Jan Kilarski, bardzo zasłużony zresztą dla promowania polskości Gdańska po wojnie, ale jeszcze i przed wojną zresztą też. On opisał taką sytuację, w której mówi, że no, wielu tak przyjeżdża do Gdańska, tak kręci nosem, że ten Gdańsk taki nie za bardzo jest polski, czy taki niemiecki, pruski, ciężki, krzyżacki, ceglany, no, że w ogóle nie wygląda jak polskie miasto, co musiało być pewnie prawdą, no, bo Gdańsk nie wygląda jak, ja wiem, Lublin na przykład, prawda? Żeby już sięgnąć po takie miasto, które no, bez wątpienia wygląda jak polskie miasto. Więc Gdańsk wyglądał inaczej, to wielu raziło i oni tak mówią, że to jest takie krzyżackie. Ponieważ pojawił się pomysł, tak go przynajmniej opisuje Kilarski, żeby Kościół Mariacki w Gdańsku, zbyt krzyżacki, taki zbyt tępy, podwyższyć o jeszcze jedną kondygnację, a na samą górę nałożyć zwieńczenie, które będzie kopią zwieńczenia Kościoła Mariackiego w Krakowie. I takie coś, gdyby zrobiono, to mniej więcej tak by miało wyglądać. Ten pomysł oczywiście nie przyjął się. Pewnie konserwator wojewódzki Jan Borowski by się nie zgodził na coś tak kuriozalnego, ale to pokazuje, dla mnie to jest o tyle cenny dokument, ten list, że to pokazuje, jak płynnej sytuacji byliśmy w 1945, 1946 roku. Że ten Gdańsk właściwie jakby do zrobienia na nowo. To jest coś, czego my już kompletnie nie rozumiemy. No dzisiaj, jakby ktoś wyszedł z taką propozycją, to by został zlinczowany natychmiast, prawda? No przynajmniej, no nie wiem, no, jakby go nie zlinczowali, to by go przynajmniej do zakładu psychiatrycznego odesłali. Ale wtedy to się wydawało, no coś, co gdzieś się mieścił, dlaczego nie, prawda? No, można by go gdzieś tam, można by poprzerabiać pewnie to miasto. I w sumie w gruncie rzeczy tak się stało, bo to miasto na nowo zostało zbudowane, o czym za chwilę. Ale jeszcze zostajemy w tym pierwszym, bezpośrednio pierwszym momencie, 1945-1946 rok, kiedy właściwie jeszcze niewiele się, czy nic właściwie się nie buduje, bo to próbuje się jakby opanować to miasto. I architektura jest tutaj, raz jeszcze podkreślam, bardzo istotna. Z jednej strony te zabytki, które można jakby z Polską związać, Kaplica Królewska jest świetnym przykładem, prawda? Bardzo, bardzo intensywnie się eksploruje, jako te rezerwuary polskości, a z drugiej strony tępi się architekturę pruską, prusacką, tę niemiecką, ale w tym najgorszym wydaniu, znaczy tym takim najgorszym z ówczesnej perspektywy, czyli tego
takiego pruskiego cesarstwa, tego co nazywano architekturą Gründerzeit czy wilhelmińską, prawda, no, wtedy nazywano po prostu pruską albo prusacką. To jest określenie bardzo pejoratywne w tamtym czasie stosowane. Zbigniew Rewski, taki konserwator zabytków działający w Olsztynie, nie w Gdańsku, napisał nawet kiedyś taki artykuł zatytułowany o odprusaczeniu architektury ziem zachodnich, w którym stawiał tezę, że jak się nie zniszczy, jak się nie usunie z tych odzyskanych ziem zachodnich i północnych tej architektury ceglanej, pruskiej, urzędowej, tych wszystkich poczt, urzędów, dworców, szkół i tak dalej, to one będą deprawować polską młodzież. Że on uważał, że siła architektury jest tak potężna, że ona może demoralizować, że ona jakby zniszczy, obecność tej architektury zniszczy tę polskość budowaną, czy te pokłady polskości, które muszą być na tych nowych ziemiach odzyskane, zbudowane. W jakiejś mierze może miał rację, ja już nie wiem, czy w tym towarzystwie nie opowiadałem nawet tej anegdoty, ale może publiczność nie jest ta sama, więc powiem, jak parę lat temu mi się zdarzyło być na konferencji naukowej w Gliwicach. Politechnika Śląska organizowała taką konferencję i tak się złożyło, że musieli jakiś autobus nas podrzucili, gdzieś tam szliśmy do Politechniki, jakieś takie spacery przez Gliwice, no i tam oczywiście też jest dużo takich gmachów polskich ceglanych, te wszystkie strony nas otaczały, jakoś tak się złożyło, że był kolega z Poznania, z Bydgoszczy, koleżanka z Katowic i ja z Gdańska. I tak wyszliśmy, tak się rozejrzeliśmy, ja mówię, co, jak w domu, nie? Jak w domu. No więc to w jakimś sensie, prawda, pokazuje, że coś w tym jest, prawda, że architektura jednak kształtuje jakoś naszą wizję świata, nie da się tego ukryć. Tak czy inaczej, ta polska architektura była tępiona, nie znoszono jej, jeżeli można było, to burzono, znaczy jeżeli była zniszczona na tyle, że już nie wykazywała takiej funkcjonalnej wartości, to ją burzono. Jeżeli wykazywała, no to ją zostawiało. I do dzisiaj w związku z tym mamy sporo tych gmachów, no bo one były jednak zbyt cenne użytkowo, żeby je burzyć. Ale niekiedy burzono gmachy całkiem dobrze zachowane. Poczta na Długiej była, mury obwodowe właściwie były nietknięte. Ale uznano, że na Długiej, prawda, jak już ostatecznie podjęto tę decyzję, żeby jednak ją odbudowywać, bo to zaraz dojdziemy, to jak już podjęto tę decyzję, to uznano, że nie może być taka pruska poczta na naszej polskiej Długiej, prawda, na naszej Drodze Królewskiej, bo przecież tak ją nazywano wówczas. W związku z czym ta poczta po prostu musiała przepaść. Ona była zbyt symbolicznie ciężkim miejscu, żeby móc przetrwać. Gdzieś na obrzeżach, jakiś tam Głob, prawda, jakiś Bank Rzeszy, Narodowy Bank Polski dzisiejszy, no to jeszcze od biedy mogło być, ale tak w samym sercu historycznego Gdańska, no to oczywiście było nie do przejścia. Podobnie, cała masa, to jest właśnie, to jako przykład moglibyśmy pokazywać więcej. I tak mniej więcej wygląda ten punkt wyjściowy, 45, 6, 7 rok. On oczywiście wiąże się z dyskusjami, co dalej, prawda? No oczywiście jasne, zasiedla się to, co się da zasiedlić, umieszcza się urzędy tam, gdzie można umieścić. Zresztą też jest ciekawe, dla historyka architektury jest fascynujący, to nie obserwowałem tylko w Gdańsku, tylko wiele razy się z tym stykałem, że jest taka ciągłość instytucjonalna, że zmienia się państwo albo zmienia się ustrój, prawda? No nie wiem, jakaś rewolucja, ale milicja obywatelska i tak idzie tam, gdzie była policja sanacyjna, powiedzmy, prawda, nie wiem, KGB idzie tam, gdzie była ochrona przed rewolucją i mniej więcej tak samo było w Gdańsku. Wojsko idzie do koszar, wiadomo, no bo gdzie masz i teraz, no, tak to wygląda, że jakaś architektura tą siłę ciągłości, prawda, ta pewna funkcja jednak przywiązana do budynku sprawia, że banki są w bankach, uczelnie w uczelniach, etc., etc., prawda, tak to wygląda, szkoły w szkołach. I oczywiście tak też było w Gdańsku, no ale jednak masakra była tak potężna w tkance architektonicznej, że trzeba było też budować nowe rzeczy. I ten pierwszy moment, powiedzmy do końca lat 40., do 49 roku powiedziałbym, no, to jest taki moment, kiedy toczą się dyskusje, są już prace projektowe dotyczące Gdańska, jego przyszłości, co ma się tam pojawić, o tym zaraz, ale oczywiście też pojawiają się już pojedyncze budynki, no bo są potrzebne. Na przykład budynek, który doskonale Państwo znają, Urząd Miejski, prawda? Piękny projekt Wandy Wyszyńskiej. Piękny. To naprawdę jest uważany jeden z najładniejszych budynków w Gdańsku, nowoczesnych. Jestem szczęśliwy, że jakoś przyłożyłem rękę do tego, że w czasie tej ostatniego remontu parę lat temu no mniej więcej przywrócono mu kształt oryginalny. No, nie udało mi się wszystkich powstrzymać. Za późno się włączyłem, że okazało, że już były jakieś tam pieniądze, dotacje i niestety styropian położono na tym, ale przynajmniej,
przynajmniej są podziały takie jak poprzednio, takie bruzdy w tyłku. W zasadzie więcej wyglądał tak jak pierwotnie, a mogło być dużo gorzej dla tego. Także to tutaj zawsze ja przechodzę do urzędu, mówię, no czasami takie szczekanie się przydające. Każdy tam, nie, to muszę powiedzieć w porządku, prezydent mnie zaprosił, porozmawialiśmy, wyjaśniłem mu, dlaczego ten budynek jest taki cenny. No i szczęśliwie wygląda mniej więcej tak, jak go Wyszyńska te tam 60, ile już, 5 lat temu zaprojektowała. Ale co jest ciekawe, nie zaprojektowała go jako budynku Urzędu Miasta, tylko jako Izbę Skarbową. To jest ciekawe, że jeden z pierwszych monumentalnych budynków w Gdańsku była Izba Skarbowa, więc to też pokazuje, prawda, jakie priorytety jednak każde państwo ma. Budynki ludowe czy nieludowe, to jednak Izba Skarbowa musi być i musi mieć potężną siedzibę. Ale budynek jest naprawdę piękny, potem został oczywiście na potrzeby Urzędu Miasta zaadaptowany. Kolejnym z budynków, które no starsi z Państwa pamiętają doskonale, bo to się właściwie widziało na stronę, bo wychodziło się z dworca, prawda, prosto na ten widok. To był hotel Monopol, zwany hotelem Orbis na początku. Był to hotel Orbis. Bardzo piękny projekt. W takim stylu, który rzeczywiście w tych pierwszych latach powojennego Gdańska dominował, czyli takiego no, klasycyzującego modernizmu, właśnie z takim poczuciem formy właściwie wywodzącej się jeszcze z międzywojnia, z architektury polskiej lat 30. Takie właśnie wzruszające zdjęcia archiwalne, bo oczywiście w tej chwili tak to nie wygląda. Jest tam teraz ten taki chaos architektoniczny, który się nazywa, jak to się nazywa? Z tego też czasu, czyli właśnie z końca lat 40. pochodzi projekt bardzo wybitnego architekta Witolda Minkiewicza, jeszcze przed wojną zasłużonego. Projekt, który też wszyscy znamy jako siedzibę Solidarności. Też niefortunnie niestety to zostało odremontowane jakieś, no już może z kilkanaście lat temu, nie wiem kiedy ten remont był, ale też jakimiś szlifowanymi granitami u dołu, kompletnie niepotrzebnymi, zupełnie do tego budynku niepasującymi. Ale te mają Państwo fotografie archiwalne. Niestety właściwie powiem szczerze, że nie ma dobrych fotografii archiwalnych. Znam kilka, ale one wszystkie tak pokazują ten budynek, mimo nie pełni jego klasa. To jest też bardzo ładna architektura, też w tym duchu, o którym przed chwilą mówiłem. Budynek, który był zaprojektowany jako centrozbyt, tak go w skrócie nazywano, centrala zbytu produktów przemysłu węglowego. Duża centrala handlowa. To już jest budynek ciekawszy nie tylko ze względów, ciekawy nie tylko ze względów architektonicznych, ale też ze względów urbanistycznych. Mianowicie ten budynek miał być częścią tak zwanej osi dyspozycji morskiej. Oś dyspozycji morskiej to była bardzo ambitne przedsięwzięcie, czy bardzo ambitny pomysł. Ja zawsze żałuję, że nie został zrealizowany. To świetny urbanistyczny pomysł przesunięcia czy zbliżenia Gdańska do morza. W tym miejscu, gdzie jest w tej chwili właśnie Solidarność, a po lewej Zieleniak, miała się zaczynać wielka, monumentalna oś urbanistyczna, która miała doprowadzić w mieście Gdańska do morza, połączyć je z wodą. Nigdy się nie wydarzyło i co sprawia, że Gdańsk jest miastem niby nadmorskim, ale w gruncie rzeczy właściwie w sensie urbanistycznym w żaden sposób tego się nie czuje. To wystarczy się przyjechać do Gdyni, żeby zobaczyć różnicę fundamentalną. No, oczywiście Gdańsk ma inną historię, inne położenie, ale ten projekt tutaj właśnie z lat 40. dawał taką szansę na zmianę sytuacji. Nigdy nie został zrealizowany i z całego tego pomysłu jedyne co zostało to ten budynek Minkiewicza właśnie. Więc on w tej chwili tak stoi trochę bez sensu, natomiast pokażę Państwu początek, a nie, przepraszam, tutaj, o właśnie, to są dwa budynki, które miały stanąć, znaczy dwa warianty, czy dwie wersje konkursowe budynku, które miały stanąć naprzeciwko centrum zbytu, czyli w miejscu dokładnie, gdzie jest dzisiaj Zieleniak. To miał być Urząd Morski. I proszę spojrzeć, jak ciekawy, bardzo nowoczesny, tu już bardzo taki radykalny, nawet powiedział modernistyczny projekt Kinela i mniej już nowoczesny projekt, żebym nie spawał, stworzył Biszewskiego, nie pamiętam w tej chwili, Biszewskiego, o tak, tam jest Kazimierza Biszewskiego. Z taką rotundą, bardziej w duchu realizmu socjalistycznego, prawda? Który już na przełomie 40-50 zaczyna dominować, ale o tym później.